Że co? Przymierzam czapki. Myślę, że w moim ubiorze czegoś tak jakby brakuje. Brakuje absolutnie wszystkiego, z wyjątkiem butów. No właśnie! Krok pierwszy, buty. Krok drugi, czapka. A, pracowałbym nad kolejnością. Według mnie krok pierwszy to spodnie. Co o tym myślisz? Nie, myślę, że jest trochę... Racja, za bardzo przyciąga uwagę. O, co powiesz o tym? Wyglądasz raczej... Tak, rozumiem. Pomyślą, że zadzieram nosa, bo wyglądam w tym super. Co się dzieje? A co myślisz o tym? W tym to ci tak odro... Jak Kanadyjczyk. Ta czapka mi się podoba, ale nie wyglądam w niej, jakbym miał za dużą głowę? Nie, ona... Nie oszczędzaj mnie, po prostu powiedz! Jest niezła! Ej, Darwin, a ty dokąd? Chciałem coś przekąsić, jeśli nie masz nic przeciwko. Nie, ja... Dobra, skoro uważasz, że mam za grubą głowę, to zamiast tego pójdę poćwiczyć. Tak nie myślę. Ej, no zaczekaj, dlaczego się wściekasz? Darwin, zwolnij! O, zaraz, co jest? Darwin! No włącznie! Dobra, zostało już tylko jedno. Tato, nie widziałeś, Darwin? Tato, co ty robisz? Telewizor dziwnie się zachowuje, więc przesuwam kanapę, żeby oglądać drugi, równie interesujący sprzęt w tym domu. Czyli jaki? Lodówkę! Ogórki? Ach, weź, nie musisz tego robić. Wcale nie jesteś gruby. Co ty wyprawiasz? Ponieważ wcale się nie podnosiłeś, pomyślałam, że ja kucnę. No wiesz, żebyś poczuł się lepiej. Wszystko jedno. Zaczekaj! Będę cię asekurował, na wszelki wypadek. Dobra, niech ci będzie. Raz! Trzy czwarte! Pół! Jedna trzecia! Weź to! Weź to ode mnie! Weź, weź, weź! Okej! Biorę od ciebie! Naprawdę nie chciałem. Wcale nie uważam, że masz grubą głowę. Twoja twarz jest super. Choć jest trochę wykrzywiona. Lepiej wyglądasz, ty się uśmiechasz. No już. No proszę. 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 No dobra. Od razu le. No co? Nic takiego, nic a nic. Chodź do mnie, przytulmy się na zgodę. Dobra. Twoja kos. O, możesz zejść po mnie dobrze? Bardziej obrazić już mnie nie możesz? Gumballu Watterson, odwracam się na ciebie plecami. Wszystko ci wyjaśnię. Tutaj się dzieje coś dziwnego.